Dobór odpowiednich paliw to jest klucz w ciepłownictwie, żeby odnieść sukces. Z nami jest pani Magdalena Ruszniak z Veolii. W Tarnowskich Górach, w ciepłowni Tarnowskich Górach wykorzystywany jest gaz, biogaz i biomasa. Dlaczego akurat te trzy paliwa i w jaki sposób dobierać te paliwa, żeby efekt finansowy i ekologiczny był odpowiedni? My przede wszystkim w grupie Veolia nastawiamy się na tak zwaną dywersyfikację, tak? Czyli dobieramy technologie szyte na miarę dla danej lokalizacji, tak aby przede wszystkim ciepło wytworzone z tych naszych instalacji było akceptowalne dla naszych klientów. Czyli tą dekarbonizację próbujemy realizować, robimy to bardzo konsekwentnie, ale w poszanowaniu klienta i to jest dla nas taka główna wytyczna. Druga to jest też kwestia budowy systemów rozproszonych, produkcji energii elektrycznej i również tutaj w Tarnowskiej Górach. Projekt właśnie realizowany tutaj w Tarnowskich Górach umożliwia produkcję energii elektrycznej. W Polsce obecnie dynamicznie rośnie branża biogazu. W Tarnowskich Górach wykorzystuje się ten biogaz. Czy to jest dobre paliwo dla ciepłownictwa? Myślimy, że w ogóle te wszystkie paliwa, które mają bio, a także OZE, odnawialne źródła, to jest bardzo dobry kierunek właśnie w kontekście zmian klimatycznych, ale też poszanowania, znowu powiem, naszych klientów, środowiska, czystości powietrza. Biogaz jest to technologia, biogaz, czy następstwem którego będzie biometan, to jest technologia, którą Veolia chce poznać, którą chce testować i właśnie tutaj w Tarnowskich Górach będziemy mieć przyjemność już niedługo uruchomić właśnie silnik na tą zużywający to paliwo. Bardzo dziękuję. Więcej o miksie energetycznym na magazynbiomasa.pl.